Tak, dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna relacja. Relacja z przylotu gołębi z miejscowości Międzyrzecz. Jest to ostatni lot konkursowy w tym sezonie gołębi młodych. Zapraszam Was oczywiście do oglądania standardowo, bo jest zimno. Piję sobie kawkę i zagryzam biszkoptami. Także czekamy na gołębie. Gołębie zostały wypuszczone z miejscowości Międzyrzecz, 350 km o godzinie 9, jest za 25 pierwsza. Czekamy na gołębie i jak tylko zaczną się oczywiście pokazywać, to zaraz będę relacjonował i będziecie mogli sobie ten przylot zobaczyć. Zakoszowałem tym razem 18 gołębi. Zrobiłem to taktycznie, wybrałem najlepsze gołębie, reszta gołębi pójdzie, jest już odsadzona w gołębniku tutaj lotowym. Część tych gołębi ze względu na ich pochodzenie, na ich po prostu geny i krzyżówkę, tak w takich jakich zostały skrzyżowane, zostaną przeniesione do rozpłodu. Część będzie sobie tutaj latać i na następny rok będziemy tutaj próbować z tych gołębi oczywiście coś hodować na następny sezon. Może będę lotował, może nie. Wszystko to rozstrzygnie się po zimie. Oczywiście gołębie będą, tak jak zawsze, przygotowywane do sezonu kolejnego, odrobaczane. Będę tutaj wszystko modernizował. Będzie ruszt na podłodze w każdych gołębnikach, tak żeby nie było takiego po prostu już bagna, jak było wcześniej. Wcześniej kombinowałem z różnymi kartonami, z posypkami i tak dalej, nie sprawdziło się to. Tutaj w tym gołębniku w jednej części mam ruszt i ten ruszt się sprawdza. Jest to ruszt z firmy Polmark, plastikowy, bardzo dobry, na wysokości 12 cm od ziemi, więc sprawdza się idealnie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przygotowujemy się oczywiście do sezonu zimowego i kuracje, odrobaczania i tak dalej, i tak dalej. No i cały czas w dalszym ciągu idzie suplementacja oczywiście ziołowa i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A tymczasem czekamy na przylot gołębi z ostatniego już szóstego lotu Międzyrzecz. Miałem dawać jeszcze gołębie na ten prestiżowy lot, na tą 500, ale wycofałem się z tego. No, nie chcę wytracić tych gołębi, nie są to gołębie aż tak dobre, które miałyby iść na 500. Na razie skupiam uwagę na lotach gołębi młodych. Czy polecę gołębiami starymi, to wszystko zobaczy, pokażę i przyszły sezon, i następny. Także na razie to jest temat odległy. Muszę na razie tutaj zmodernizować gołębniki. Być może w przyszłości przeniosę się na inną lokalizację. Na razie musi to wyglądać tak, jak wygląda. Zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka, do kolejnej tej relacji i czekamy na gołębie. Tak moi drodzy, zaczęły pojawiać się na niebie pierwsze gołębie, ale to praktycznie z innych rejonów. Pierwsze grupki tutaj widziałem. Dzisiaj jest pogoda niezbyt ciekawa. Ja też z tego tytułu dogrzewam się, moi drodzy, w mojej hacjendzie. Pokażę tutaj przy piecyku. Oho, to jest taka moja zabawa. Lubię sobie tutaj czasem dogrzać. Także tutaj sobie przy piecyku się dogrzewam. No i czekam oczywiście na przylot pierwszych gołębi, których jeszcze oczywiście nie ma. Aczkolwiek, tak jak mówię, pierwsze grupki gołębi, być może z innych oddziałów, zaczęły się tutaj pokazywać na niebie, ale naszych gołębi jeszcze nie ma. Tak jak mówię, przypominam, włożyłem 18 sztuk. Część gołębi zostawiłem w domu. Wybrałem praktycznie gołębie z tych najlepszych gołębi, które najlepiej się pokazywały tutaj u mnie. No i oczywiście wybrałem gołębie specyficzne na taki średni, długi dystans. Z tych gołębi, z tych Ardenów, które ściągnąłem od kolegi Zenona. Także z tych gołębi tutaj sobie powybierałem na ten dłuższy lot, ostatni. No i czekamy, moi drodzy, co tu się
dzisiaj z tego wyłoni. Jestem też oczywiście przed robotą. Na 15 muszę być w pracy. Jest godzina 13:10, więc jeszcze trochę i będę musiał potem zbierać się szybko do pracy. Ale myślę, że nie będzie tak źle. Ostatni lot. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I czekamy w dalszym ciągu na przylot. Tak, moi drodzy, pojawił się pierwszy gołąb, ale jakiś taki dziwnie się zachowuje, dziwnie krąży, więc nie wiem, czy to jest mój gołąb w ogóle. Dziwnie jakoś krąży i w ogóle jakiś nie wygląda to na mojego gołębia w ogóle. Także nie wiem, o co tu chodzi. W każdym razie kołuje. Chodź! Spróbujemy go zawołać, może ciężko stwierdzić. Chodź! Prawdopodobnie będzie to pierwszy gołąb. Zaraz sobie go tu przyuważymy. Nie chcę usiąść. Chodź. Bankowo jest to mój gołąb. Jest to gołąb 29-36. Z tych moich gołębi z rozpłodu od Raimunda Hermesa. Chodź. Usiadł, pół godziny latał. Chodź, malutki. Chodź. Chodź. Nie wiem, czy on się odbił ten gołąb. No chodź. Ale jaja, maskatka. Chodź. Ten gołąb się nie odbił. Masakra. Już ile leci czas i gołąb nie wchodzi. Padaka na całej linii. Moi drodzy, zobaczcie. Gołąb przyleciał godzina 13:28. Jest godzina 13:38. 10 minut siedzi na dachu, nie wejdzie. Nie odbił się wcale. No i tak to wygląda, moi drodzy. Nie wejdzie, nie, i koniec, i tyle. No, tam leci, zapikuje drugi gołąb. Nic z tego nie będzie, moi drodzy, nie ma w ogóle o czym gadać, nie mam słów, nie wiem, o co chodzi. Gołąb nie chce zejść w ogóle na klapę. tragedia na całej linii. Gołąb przyszedł, masakra. 10 minut na dachu deptał. Mam dwa gołębie na razie. Nie ma w ogóle o czym gadać. Padaczka na całym froncie. Są to gołębie typowane, seryjne, ale nie będzie konkursu, nie będzie nic, bo 10 minut na pewno jest do tyłu straty. Także padaczka na całej linii. Jak zwykle. Nie wiem, co było przyczyną. Gołębie były przygotowane, super. I na ten długi lot i wszystko było ok, no ale niestety tak to wygląda i dupa blada. No ale relacje byście mogli sobie poglądać, lubicie oglądać moją padakę.
Więc spoko. Chodź szybciutko, chodź. Gołębie przylatują, moi drodzy, ale spóźnione. Chodź. No niestety, ten lot będzie ciężki. Jak mi tutaj relacjonował kolega, u wszystkich gołębie tak lądują, obijają się, nie chcą wchodzić, nie chcą w ogóle. Mam trzy gołębie, padaczka na całej linii. No ale niestety tak to wygląda. To już jest ostatni lot. Przygotowujemy się do kolejnego sezonu. Myślę, że w kolejnym sezonie będzie poprawa znacznie lepsza, bo trzeba poprawiać, trzeba dążyć do jakiegoś tam progresu. To są wszystko typowane gołębie, moi drodzy. Jeden nietypowany gołąb płowy gdzieś mi się tutaj przewinął, ale niestety nie widzę go już. Gdzieś się ulotnił. Te gołębie naprawdę dramatycznie dzisiaj to wygląda. Ale co poradzić? Lepiej może zajrzeć do piecyka, czy się pali. Bo nic atrakcyjnego z tego przylotu się tutaj nie dzieje. Pali się, pali, coś się tam pali. No, czekamy na resztę. Nie widzę gołębi, na razie mam trzy. Co poradzić? No. Padaka jak zwykle. No ale nie tylko ja mam chyba taką padakę, z tego co tutaj relacjonują koledzy, u wszystkich jest tak samo, nie? Gołębie latają po niebie, nie chcą wchodzić, chodzą po dachu, przedeptują, 0-0-0 reakcji. Chodź. Lecą trzy gołąbki kolejne, fajnie się składają do lądowania. Chodź. Tu je będziemy stąd obserwować. Niestety tak to wygląda, moi drodzy. Nie wygląda to ciekawie. Przyszły trzy naraz fajne gołąbki. Ten ostatni gołąb był to gołąb, którego nie typowałem. Coś ma z nogą, widzę, kuleje. 129,05. Prawdopodobnie to jest ten gołąb, który stracił lotkę z pierwszego rzędu. I tutaj już chciałem zdementować dziwną pogłoskę, że jak gołąb nie ma tej pierwszej uderzającej lotki, to nie doleci, a jednak widzicie, doleciał, bo jest to gołąb, który spierzył tą ostatnią lotkę i jak widzicie, jakoś doleciał i doleciał nawet w dosyć fajnym czasie. Lepszych gołębi od niego tutaj nie ma, a on z kolei tutaj dotarł, także to jest zdementowanie głupich plotek, że jak gołąb ma jedną lotkę straconą, czy tam dwie skrajne, te pierwsze lotki z pierwszego rzędu, że nie doleci, nie? Otóż widzicie, że doleciał. Zaraz mogę to udowodnić, jak wejdzie. Ja go nawet nie typowałem z tego powodu i to był błąd, bo gołąb nie ma ostatniej lotki, a pomimo tego wszedł. Także to jest dementowanie głupich jakichś plotek, tak? Zaraz go sobie zobaczymy. No i to jest ten gołąbek. On nie ma pierwszej lotki z pierwszego rzędu, tej skrajnej, a mimo tego przyszedł fajnie. Szkodzi, czekamy dalej. Na razie tych gołębi jest ile? Nawet nie wiem. 7, 6, 6. 6 gołębi. No i niestety tak to wygląda, moi drodzy. Czekamy dalej. Doleciał kolejny gołąbek. Chodź. Chodź.
Chodź. Tak, odbił się. Jakoś dziwnie się tego ładnie odbijałem już na samym końcu anteny. No ale co poradzić. Gołąb 2906, jest to gołąb typowany. Siódmy. Jeszcze brakuje 11 gołębi. No a czekamy dalej. Będziecie mogli sobie tą relację pooglądać i wyciągnąć wnioski, może jakieś komentarze. Chociaż chyba wyłączę, bo nie lubię, jak mnie opierdalacie. Pozdrawiam, dobry lot. Czekamy na resztę. Dodatkowo bardzo wysoko, nie wiem, czy to będzie widać, krążą cztery myszołowy. Jest to na pewno para i dwa młode. Więc fajnie, będą mi tu teraz odstraszać gołębie. Fajnie to wygląda. Bardzo wysoko tam, nie wiem, czy to widać. Krążą, o, pięknie teraz je widać. Para myszołowów i dwa młode. Także przylot dzisiaj rewelacyjny. Nie dość, że gołąb chodził 10 minut po dachu, to jeszcze dodatkowo mi tutaj latają jastrzębie. Także tak to wygląda, moi drodzy. No i czekam, na razie nie ma nic. Teraz przeziera się przez chmury słoneczko, dosyć fajnie. Może za lada moment coś doleci. Także czekamy dalej. Pojawił się płowy gołąbek, którego nie typowałem, ale został włożony na lot z tych długodystansowych gołębi. Także też gdzieś tu przylatywał, ale go nie ma. No cóż, poczekamy, zobaczymy, pożyjemy. Może za chwilę się coś urodzi. Tak, moi drodzy, powiem wam szczerze, że nie widać w ogóle żadnego wrażenia po tych gołębiach. Te gołębie w ogóle nie wyglądają na jakieś strasznie przemęczone czy coś. Także ta 300, te 350 km nie zrobiło na tych moich gołębiach żadnego szczególnego wrażenia. Jedynie wyglądają one dziwnie i śmiesznie, bo są troszkę rozpierzone, ale tak jak widzicie, gołębie sobie przed chwilą pojadły i w ogóle nie wyglądają na zmęczone czy coś takiego. Zachowują się normalnie, są żywe, nie widać, żeby były jakieś osowiałe czy coś takiego. Także ta 300 nie zrobiła na tych gołębiach w ogóle żadnego wrażenia. Może dopiero jutro będzie coś po nich widać, może po prostu ja tego nie widzę, ale w każdym razie na razie nie wygląda to tak tragicznie, jak to niektórzy opowiadają, nie? Że tam po jakichś długich lotach po prostu coś się tam z gołębiami dzieje, że są zmęczone, chodzą po czterech i tak dalej. A teraz usłyszałem, że wsiadł tam kolejny gołąbek. Chodź. Hać. Pójdziemy zobaczyć, co to za gołąbek. Słyszałem, jak usiadł. Hać. Ardenik usiadł. Hać. Mój ardenik. Jest to mój pupilek. Teraz dopiero usiadł. Liczyłem, że przyjdzie pierwszy, ale usiadł dopiero teraz. Oczywiście w niczym nie przeszkadza. Muszę go sobie zobaczyć, bo coś mi się tam nie podoba, jego noga. Coś z nóżką tutaj. Chodź malutki, chodź. To nie ma on. To nie ma on. Chodź malutki, chodź. Chodź. Co ci się tu tak do tej nogi przylepiło? No, powiem szczerze, że stracił na wadze. 24,83 jest to mój pupilek. Kochany, niech idzie sobie pojeść, tak jest. No nic, czekamy dalej. Jakieś gołębie dochodzą, jest ósmy gołąb na gołębniku, jeszcze 10 sztuk, moi drodzy. Częstotliwość przylotu tych gołębi nie jest nadzwyczajna. W każdym razie na pewno ten lot trzeba będzie zaliczyć do lotów ciężkich, bo inni koledzy oczywiście też mają ciężko. Także no zobaczymy, co będzie, jaki będzie wynik po zegarach. Oczywiście dowiecie się tego dopiero wtedy, kiedy przypnę komentarz pod filmem, bo dopiero będę wiedział to na pewno gdzieś na wieczór, więc dopiero będziecie mogli zobaczyć, jakie wyniki. No i na Facebooku też oczywiście opublikuję wynik końcowy, szczątkowy, czyli listę konkursową, jak się tam klasyfikuje moja hodowla, jak to wygląda. No i tyle, moi drodzy. Czekamy dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Sezon się jeszcze nie kończy, w zasadzie sezon się za niedługo zacznie, bo trzeba będzie robić kurację, trzeba będzie robić odrobaczanie i tak dalej, żeby przygotować gołębie do następnego sezonu, żeby to wszystko wyglądało tak jak należy. Pojawił się kolejny gołąbek. Chodź, 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 malutki. Chodź, 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 chodź. To jest dziewiąty gołąbek, moi drodzy. Wiadomo, że już jest po konkursie, no ale jednak już gołąbki się powolitku zlatują. Jest dziewiąty gołąbek. Zobaczymy jego numer. 2917, tak jest. No, czekamy dalej, co będzie. No właśnie, właśnie. Wszystkie te gołębie, moi drodzy, teraz zostaną przeniesione do tamtego gołębnika. Tam oczywiście wszystko będzie przeselekcjonowane jeszcze na koniec, według wyników, według pochodzenia. Zawsze na koniec roku robię taką selekcję. Te wszystkie gołębie, które przyleciały, oczywiście, moi drodzy, teraz są już przeniesione tutaj. Tutaj one sobie siedzą. Tutaj za niedługo też oczywiście zakupię ruszt. Będzie wszystko wysprzątane. Oczywiście wszystko po odrobaczeniu gołębi, przygotowaniu do martwego sezonu. Będzie to zrobione tak, jak ma to wyglądać. Poświęcę się teraz naprawdę bardzo, bardzo dobrze, mocno, tak żeby to było wszystko ok. No i będzie tutaj ruszt, który będzie też chronił, żeby nie było takiej ciapy. Jak widzicie, jak były zimne dni, to tutaj było błoto. Teraz to mam wyłożone chodniczek betonikami, także nie ma już tego błota. W gołębniku jest trochę suchszej niż było, także tak to wygląda, moi drodzy. No i gołąbki oczywiście siedzą. Czekamy oczywiście na resztę gołębi. Na razie jest 9, jeszcze 9 gołębi, tak? 9 gołębi jeszcze. I czekamy. Tak, moi drodzy, witajcie ponownie. Jesteśmy po 6 locie. Jak widzicie, jestem teraz w pracy. Czekam na cynk od kolegi, który powie mi, jak to wyglądało na zegarach. Na teraz, przed robotą, przed pójściem do pracy, miałem na hodowli 9 gołębi. 9 gołębi zameldowało się, powiedzmy, względnie. Jak wynika z relacji wcześniejszych kolegów, lot był bardzo ciężki, te gołębie nie chciały wchodzić. Nie tylko u mnie, w zasadzie u wielu hodowców było podobnie. Gołębie tułały się albo latały długo po niebie, także był problem po prostu z wchodzeniem. Także tak to wyglądało. No i cóż, czekam po prostu na wynik zegarów i wtedy w komentarzu podpiętym na dole będziecie mogli sobie zobaczyć, jak klasyfikuje się w ogólnej punktacji, jak to wyglądało na locie, czy to był ciężki lot, jaki w ogóle ten lot był. Także to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy lot. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w przyszłym sezonie. Oczywiście jakieś relacje będę dalej nagrywał z hodowli. Będę Wam pokazywał, co się tam u mnie dzieje, jak po selekcji i tak dalej, i tak dalej. Ale kolejne relacje z przylotów prawdopodobnie będą dopiero w przyszłym sezonie na lotach gołębi młodych. Pozdrawiam, dobry lot i życzę dużo, dużo sukcesów hodowlanych.